Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. I ja też witam. Agnieszka z tej strony. Dzień dobry. Ich troje w komplecie. Edziu, przy grabkach. Tutaj przywiózł przed chwileczką troszkę ziemi spod kur, tam gdzie one chodzą. I tak co jakiś czas zbiera. I teraz wysypuje tutaj pod drzewka. Bardzo fajnie to oddziałuje później na plon. Taka ziemia spod kur, nie obornik, bo taki obornik, jakby się dało, ma za duże stężenie mocznika i spaliłoby te drzewka. Miało to być zrobione trochę wcześniej, no ale kontuzja. Już ty się tą kontuzją cały czas nie zasłaniaj. O, przecież tak nie tym... powiesz, że mi się nie chciało. Nie? No fakt, nie powiesz, że ci się nie chciało. Edziu, pamiętaj, wspieram cię. Skończyło się wspierania Edzia i teraz wspieram kogo? Naszą Renię. A teraz zacznie się wysiew pomidorów. W końcu dzisiaj będę wysiewać pomidory. To jest czas najbardziej odpowiedni dla mnie. Dzisiaj jest 8 marca, Dzień Kobiet i tutaj wszystkim kobietom składam życzenia. Również ja? Tak, i również dziękuję za wszystkie życzenia, które otrzymałam od Was. Ale osobiście uważam, że Dzień Kobiet, Dzień Babci, Mamy czy inne takie okolicznościowe dni trwać powinny calutki rok. Także starajmy się cały rok, a nie tylko w ten jeden i jedyny dzień. Tradycji stało się zadość. Agnieszka nagrywa, a Renia segreguje. I powiem Wam, że to jest bardzo ciężkie zadanie. Chyba każda z Was wie, jak to jest, jak się ma kupę odmian pomidorów i trzeba wybrać te, które chcemy posadzić. Też bardzo dużo dostałam pomidorów od Was i tak naprawdę mam tych odmian kilkaset. Nie jestem w stanie wszystkich posiać i wybrałam sobie tutaj po długich mękach i bólach kilka tych odmian. Część mam, które sadzę co roku i to jest odmiana Ułan, odmiana samokończąca, bardzo duże owoce, smaczne, soczyste i Samuraj. Te sadzę co roku. Samuraj też jest wiernie plonującą odmianą i te dwie są dosyć odporne na wszelkiego rodzaju zarazy i na takie niekorzystne warunki atmosferyczne, a jeszcze jak się o nie zadba, zaaplikuje się im czosnek, emy, czy chociażby oprysk sodą, czy innymi takimi miksturkami, które ja stosuję, to naprawdę można się dochować bardzo pięknego plonu. O miksturkach odcinki będą później. Kilka odmian mam takich, które w tamtym roku mi się bardzo fajnie sprawdziły, chociażby tutaj ta, jak to przeczytać, de arbuzo. Bardzo nam te pomidory posmakowały, no, ja na nie mówiłam sakiewki. Mhm. Tak, tak. Bardzo dobrą odmianą jest Yellowstone. Żółte, takie spłaszczone. No i wybrałam troszkę tych odmian, no i będziemy siać. Ziemia musi być ogrzana. Ja też tutaj miałam na zewnątrz, ale dzisiaj do słońca mieliśmy bardzo cieplutko. Ziemia jest ciepluteńka, nagrzana. Oczywiście już wiecie, ale ci, którzy oglądają pierwszy raz, ziemia z kretowisk, ziemia kompostowa i tutaj mój taki przekompostowany obornik. To wszystko wymieszane. Do tego dodałam perlit i dodałam tutaj herbatę rumiankową z torebek. Wysypałam sobie torebki i wymieszałam. Ja tutaj często powtarzam, że nasiona bardzo dobrze jest namoczyć w herbacie z rumianku. 3 torebki zalać szklanką wrzątku, zostawić do ostygnięcia i taką letnią herbatą namaczać nasiona. Rumianek ma właściwości bakteriobójcze i inkrustujące. Jeżeli jest dużo odmian, można ten rumianek z torebki wymieszać z ziemią i takie samo działanie będzie. Tylko, że herbata przyspieszy wzrost kiełka i jak rano, bo to na noc się moczy, jak rano zobaczycie takie nasioneczko na dłoni, ono już będzie miało kiełek, języczek wypuszczony. No i wysiew tutaj teraz. Każde nasionko
pojedynczo, to jest ważne, aby nasionka były pojedynczo, nie leżały, tak jak opowiedzmy tutaj, jedno na drugim, z tego względu, że będą wyrastać dwie roślinki z jednego miejsca i one już na starcie będą konkurować o światło, o składniki pokarmowe, o przestrzeń i taka roślinka będzie zdecydowanie słabsza od tej, która leży sobie tak luźno. Tutaj, chodź tu dalej troszeczkę. No i później przy przesadzaniu, przy pikowaniu, taką pojedynczą jak się wyciągnie, to ona będzie miała samodzielny system korzeniowy, a jak wyciągniemy dwie takie roślinki z jednego miejsca, siłą rzeczy musimy je rozdzielić i często uszkadzamy niestety korzonki. Tak patrzę sobie, ale pypcie. No, malutko, oj, za dużo teraz. Malusieńkie. Jacie. To jest niesamowite. Natura jest niesamowita. Jak z takiego małego pypcia, takiego małego nasionka wyrośnie krzaczek. Dosyć żmudne to jest, tak po jednym nasionku. Teraz sadzę. Nie wiem, jaka to jest odmiana. Mam zapisany koktajlowy, brązowy edek. Ale to nie edek jest koktajlowy i brązowy, tylko takie pomidorki koktajlowe, które też dostałam od kogoś. Nie zapisałam sobie odmiany, ale... Co mnie straszysz? To kogo mam straszyć? Co mnie straszysz, robaczku? Ja wiem, wiem, tym dawno po strachu, ale spróbować zawsze można. Tak. Edzio bardzo te pomidorki lubi. No i tak w zeszłym roku pozyskałam nasionka, ale jak zbierałam odmiany, które mi przypadły do gustu, a Edziu mówi tak, ale te też weź, bo te są dobre. No i tak teraz sadzę, sieję właściwie, wysiewam te nasionka. Zobaczcie, jakie ma ciupeńkie. Mnie one jakoś tak nie za bardzo urzekły, powiem szczerze. No ale jak Edziowi smakują, to wysiewamy. O ludzie, jakie szczęście spotkało. No i to podwójne. Pierwszym szczęściem jestem ja, a drugim właśnie te... No nie, masz jeszcze... Drugim szczęściem jest córka, a trzecim to, że ci pomidorki wysiewam. A czwartym szczęściem ja. Ale o tak. Kumulacja mnie dzisiaj dorwała. Kumulacja szczęścia go dzisiaj dorwała. Więc nie masz powodów do narzekań. Ale czy ja narzekam? Nawet byś się nie ważył. Tutaj napiszemy. Koktajlowy edek. Naprawdę tak napiszesz? Tak. Pokaż. Koktajlowy Edziu. Edziu. O. Trzeba zrobić rząd. Jest. Ale robi się chłodno już teraz. No już jest chłodno. Ja mam drewniaki. Już mówiłam w przedostatnim odcinku, że sezon na drewniaki otwarty. Ale teraz wam tak tutaj powiem, abstrahując od tematu pomidorów, drewniaki wpływają bardzo pozytywnie na nasz kręgosłup. I kiedyś, przed wojną, w czasach wojennych, ludzie chodzili przeważnie w drewniakach albo na bosaka. To było najzdrowsze chodzenie i wtedy nie cierpieli tak na kręgosłupy. Nie było różnego rodzaju skolioz. No dzisiaj skolioza jest od często krzywego siedzenia, od za dużej ilości godzin siedzenia na krześle i też od butów, bo buty przeważnie już teraz wiemy, jakie one są, chińskie. Idziemy na jakość, na ilość, a nie na jakość. I te buty mają podeszwę miękką. Później dzieciaczki takie od najmłodszych lat dostają platfusa, kostki się wyginają, a drewniaki, one są równe, bo to tutaj spód jest drewniany i nie ma możliwości, żeby gdzieś noga uciekała w tą stronę czy w tą stronę, bo drewno jest stabilne. Mało tego, nie wiem, czy wiecie,
ale mamy, które mają malutkie dzieciątka, które zaczynają chodzić, często widzi się, jak dzieci chodzą na paluszkach i idzie na paluszkach. Mamy krzyczą, idź prosto. Nie, to jest błąd największy, jaki może być. Dzieci powinny dużo chodzić na palcach, z tego względu, że w ten sposób stabilizuje im się kręgosłup, usztywniają się tutaj mięśnie i kostki. Kostki się prostują. Jeżeli dzieciaczek chodzi tak, wiadomo, on jest jeszcze nieporadny i te nóżki się wykrzywiają na wszystkie strony. A jak on chodzi na paluszkach, to tutaj już cała postawa się pionizuje. Taka ciekawostka. A skąd to wiem? Bardzo dużo czytałam i byłam kiedyś na takim spotkaniu właśnie z lekarzem... Ortopedą? Ortopedą, tak, który właśnie wypowiadał się i to był ortopeda wieku takiego od noworodka do takiego już powiedzmy 10 lat i on mówił, że bardzo dużo wpływa pierwsza faza rozwojowa, gdzie dziecko chodzi dużo na palcach i takie malutkie dzieciątko powinno chodzić jak najwięcej na bosaczka. Nie budki, nie bamboszki. Teraz modne są takie obuwie robione na... Takie miękkie, takie miękkie właśnie. To jest, kochani, najgorsze zło, jakie może być. A już jak taki dzieciaczek zacznie chodzić, ma tych 3-4 latka, jak stabilnie chodzi, powinien chodzić jak najwięcej na bosaka od najmłodszych lat. Zresztą kiedyś cofnijcie się w latach, do waszego dzieciństwa, bądź do dzieciństwa naszych babć, naszych mam, bardzo dużo chodziliśmy na boso. Na boso? Agnieszka, przecież ja nawet pamiętam, jak byliśmy dziećmi, mama nas puściła hajda na dwór i nie było butów. Myśmy wylecieli na boso, ile razy człowiek gdzieś tam kolca złapał w nogę, czy nawet skaleczyło się tą nogę. Tak, ale na bosaka kontakt z podłożem, kontakt z glebą naprawdę bardzo korzystnie wpływa na człowieka. Przed wojną ludzie też bardzo dużo chodzili na boso. Na boso i w drewniakach. I w drewniakach. No nawet przecież jak w Oświęcimiu, kto jedzie, no tu jest akurat nie temat bardzo taki przykry i bolesny dla nas, ale zobaczcie, tam jest większość butów drewnianych. Także i nawet ja będąc na Podlasiu z Krzysiem, wiesz, pojechaliśmy, już nie pamiętam, to było koło Lasu Przestrzelskiego, gdzieś tak mnie zawiózł tam właśnie do tych dziecięce miejsc, budziki. Dziecięce drewniane. Budziki drewniane, no więc to świadczy, że bardzo dużo chodzono w drewniakach, no przed wojną ludzie chodzili na boso po prostu, bo ich nie było stać na buty, tak jak moja babcia opowiadała, buty były tylko do szkoły, do kościoła i jak szli gdzieś w gości, a tak chodzili na bosaka i też babcia opowiada, że całe lato było, nawet było tak, że brała buty do w rękę, czy takie plecaki też drewniane mieli i dopiero jak wchodziła do szkoły zakładała buty. No tak było i ludzie nie mieli problemów z postawą, nie mieli problemów z kręgosłupem, a dzisiaj skolioza układu powiedzmy tutaj krzyżowego czy piersiowego jest wszechobecna, jak to powiedzieć, powszechna. I tutaj naprawdę warto by było, cicho, bo pomylę sobie nazwy, tutaj pomidorów, ale warto by było zwrócić na to uwagę, zwłaszcza mamy takich maluszków. Ja też pamiętam, jak moja córka się urodziła i jeździliśmy do pani doktor, do pediatry i ta pani doktor też mówiła jak najwięcej na boso, jak najwięcej, żeby tutaj na paluszkach ona chodziła. I nie ma problemów z postawą, a dzieci dzisiaj niestety problem mają bardzo duży. No i teraz tak wam jeszcze powiem, że ja z własnego doświadczenia też tutaj mogę powiedzieć odnośnie takich bardzo dużych zalet drewniaków, bo był taki moment, że zaczął mnie boleć kręgosłup. No dużo doiliśmy krów, dużo żeśmy takich robili prac w pozycji pochylonej i ten kręgosłup zaczął dostawać w tyłek, że tak powiem. I wtedy taki tutaj u nas był doktor starej daty i moja babcia mówi, tylko drewniaki i wszystkie bóle ci przejdą.
Pojechałam, kupiłam te drewniaki. To już będzie naprawdę kupę lat temu. Wystarałam się o dobre drewniaki. Tutaj też trzeba patrzeć, żeby nie kupić jakiejś chińszczyzny, bo możemy sobie wprowadzić jakieś choroby dodatkowe typu grzybica. Ale kupiłam polskie, prawdziwe drewniaki. Jak ja je założyłam, uwierzcie mi, pierwszego dnia, jak tak cały dzień pochodziłam i ja drugi dzień płakałam z bólu. Z bólu kostek, z bólu palców, kolan, kręgosłupa, wszystkiego. I nie wiedziałam, co się dzieje. I tak miałam przez tydzień. Co się okazało? Stabilizował mi się kręgosłup. Cała postawa mi się stabilizowała. Wszystko mi się pionizowało. I po tygodniu przywykłam. I dzisiaj, chodząc w drewniakach, ja nie mam problemów z bólem nóg, z bólem kręgosłupa. Nie mam skrzywienia, nie mam żadnych takich. Owszem, kręgosłup mnie boli, bo mam już, ale to z pracy, z dźwigania, bo no, za obrazkiem się nie siedziało, jak tatuś był chory, pochorował na nerki. Ja wtedy miałam chyba 18 lat, bo już miałam prawo jazdy, tarpanem kapustę woziłam po ludziach do Kostrzyna i było tak, że przywieźli nam, nie, ja ziemniaki rozwoziłam wtedy. No i klient zażądał, trzeba było niestety rozładować worki 50-kilowe, 18 lat mając nosiłam. No niestety kręgosłup wysiadł, no ale życie człowieka zmusza do wszystkiego i ciężko się pracowało. Ale czy narzekam? Nie. Nie. Fajnie się ruszasz. Ty to zawsze jakieś ćwiczenie, nie? Tak. No. Po śladków. No. Ujędrniające. No. Jeszcze przysiadę przy tym. Ła. O, się okaże, że będzie... Będą mi kości skrzypieć. Jak nie. Starość, nie radość. No przestań, my wiecznie młode i piękne będziemy. Ja tam będę forever young. Nie wiem jak ty. Ja mam 18 lat. Ja tam też. Naście. Czekaj. Co tam? Już mi się te troje i dwoje w oczach. No, bo to takie drobne, drobniusieńkie. Drobniutkie, nie? No. Mhm. No i teraz już ostatnia odmiana Betalux. Tą odmianę też bardzo Wam tutaj polecam. Jest to odmiana wczesna, karłowa i nie trzeba przy nich większej pielęgnacji, nie trzeba prowadzenia na jeden czy dwa pędy. Samokończąca owoców jest bardzo dużo. Odmiana niezwykle plenna, ale tutaj niech Was nie zwiedzie to, że nie trzeba ich palikować. Trzeba je palikować, bo mimo to, że są karłowate, to mają ogrom owoców i ja też tak sobie zrobiłam, że ktoś mi tam powiedział, nie trzeba ich palikować. No to dobra, nie palikuję. I później chyba jakoś tak 3 czy 4 dni nie byłam na ogrodzie. Poszłam po 3-4 dniach, myślałam, że się popłaczę. Wszystko leżało od ciężaru pomidorów, także pamiętam ten moment. Tak, palika trzeba jednak dać. No i teraz przykrywam te nasionka delikatnie. I teraz te moje pomidorki zabieram do domu, ustawię sobie na grzejniku, odwrotnie blaszkę bądź garnek i na tym poustawiam. Za 3 dni, 4 maksymalnie będę miała pomidory, prawdopodobnie za 3 dni już będę miała na wierzchu i podlewać będę w podstawek. Nie z góry, żeby tutaj ich nie stresować, żeby one nie przeżyły szoku, te nasionka i sieweczki, które bardzo szybko będą wschodziły, także tutaj jest ważne, aby je podlewać od spodu. Wtedy podsionkowo one będą piły. Ja już tutaj do Reni mówiłam, że ja taką praktykę mam, coś pięknego, bo ja się też uczę wiele rzeczy od niej, wielu rzeczy. Na razie to masz, kochanie, teorię, a praktyka będzie w ogrodzie. A, no to wiesz, ja się żadnej pracy nie boję, nie, więc... A zaliczenia dopilnuje Edziu. Indeks będzie ci podpisywał. Także tutaj będziesz miała bardzo duże wymagania. Pod górkę. U ciebie to łatwiej pójdzie, u niego to łatwiej, ciężko. No.
Ale co, te pomidorki teraz do domku damy, tak? Tak, teraz tak już jak zabierzemy to do domu. Mhm. Renia, a wiesz co ja zauważyłam? Już, że za każdym razem, kiedy jestem i coś robisz, to zawsze robisz w rękawiczkach. A dzisiaj po prostu jestem w szoku, bo patrzę, a ty bez rękawiczek. Wiekopomna chwila, ale dzisiaj to ja tutaj ryję w tej ziemi jak dziecko. Stoję, przewracam, grzebię. Kocham pracować w ziemi gołymi rękoma, bo to daje naprawdę taki komfort psychiczny. Kontakt człowieka z ziemią utożsamia nas z tą ziemią, utożsamia nas z naturą. Stajemy się tak jakby jednością. I to jest tak naprawdę też terapia psychiczna po stresującym dniu, zwłaszcza dla osób, które pracują gdzieś umysłowo, czy mają takie obciążenie psychiczne w pracy, powinny jak najwięcej pracować w ziemi gołymi rękoma. No ja nie mogę sobie na to pozwolić z racji tego, że bardzo dużo robię pierogów, makaronów i raczej moje palce muszą być czyste, a nie nosić kocią żałobę za paznokciami. No ale jak wiem, że w najbliższych dniach, powiedzmy w jutrzejszym dniu, nie zamierzam się brać za żadne takie prace przy pierogach czy przy czymś, to uwierzcie mi, jakby dzieciaka puścił do piaskownicy. Ona ma taką radochę z tym piachem, tak jak ją dzisiaj tutaj obserwuję, że nawet mi do słowa nie da dość, bo ona więcej z tym... I ona nawet gada do tego piachu, do tych ziarenek, cały czas coś mówi. Gadam, bo ja kocham po prostu kontakt z ziemią, jestem szczęśliwa. No, ale wiadomo, jak się pracuje też w kuchni, to ręce muszą świecić przykładem. Dlatego bardzo często robię w rękawiczkach. Niestety, nad czym bardzo ubolewam. No i wysiane. Wysiałam 20 odmian. Ciężko było się zdecydować, które, bo jest ich bardzo, bardzo dużo i wszystkie tak naprawdę są smaczne. No ale tutaj zostałam przy tych dwóch tradycyjnych, które wysiewam co roku, właściwie trzech, bo jeszcze doszedł Betalux na koniec. Kilka odmian jest takich, które w zeszłym roku pierwszy raz wysiewałam i nam posmakowały, między innymi ten Edziu brązowy, Edziu. Koktajlowy Edziu, tak. No i kilka wysiałam pierwszy raz, zobaczę co to z tych pomidorków będzie. Być może jeszcze ze dwie jutro bym wysiała, przejrzę jeszcze raz te nasionka, ale chyba zostanę przy tym, bo za dużo odmian, to później mi się kręcik w głowie robi od tych odmian. Na dzisiaj to będzie tyle. Będę się z wami żegnać, będziemy się z wami żegnać. Robi się już coraz chłodniej i trochę nam nosy zmarzły. Życzę wam dużo radości, dużo zdrowia i drewniaków. Drewniaków, kochani, naprawdę warto, polecam. W pierwszych dniach będzie ciężko. Uwierzcie, nie będę tutaj wam kadzić, ani fiołków pod nogi rzucać, bo będzie ciężko, ale warto. Do następnego, kochani. Do następnego. Buziaczki.